są tory. To była taka... Tylko, nie wiem. Albert, dawaj. Bo nie, że póki co... My jeszcze tutaj przyjdziemy kiedyś do tego zadzięcia. To są ogólnie niewykluczone. Idziemy tam. Ej, my tymczasem nie byliśmy z ekipą. Nie byliśmy. No, też mi się tak wydaje. Ej, ale tam byliśmy. Tam jakiś smar chyba wylał, gdzie się pił. A, tu byłem z tymi. Z kolegami. Ale myślę, że nas dzisiaj znajdą, jak nie. To jest sukces generalnie, bo... Czekaj. Latarka. Tak, latarka. Jak latarka? Latarka. To była latarka, mówić. To zamek przecież tu przykręca. Nie, kurwa. Ale to... Nie, czemu może? A nie, kurwa, serio. Ale chuj. Wyglądała jak latarka. Idziemy żwawym tempem, bo o 14 jest rowerowy trip organizowany przez DJ-a Palasajta.
No i właśnie my po tutaj przyjechaliśmy, żeby z nim pojechać na te rowery. Taki rajd rowerowy w sumie. Ale przełożył na późniejszą godzinę, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie tutaj do Zatenteka. Ej, co jest, co jest? Albert mówi, że kogoś słyszał. Adrenalinka sama podskoczyła. Widziałem też, że w internecie zdjęcie jakiegoś schronu na terenie ZNTK, że koleś ponoć artykuł tego Głosu Wielkopolskiego odpompował wodę i wszedł. Tam znalazł, od kilka lat temu już tam było, znalazł stół, znalazł dużego PRL-owskiego orła bez korony. Chcemy wejść do takiej hali, która jest tam. Póki co nie widzieliśmy jeszcze ochrony. Już mam strachu lekkiego. Ale która jest godzina? 13:04. Aha. Czekajcie, zobaczcie. Ale to zarosło. Ale są chyba w innej hali odchodzi. Tu pewnie w ogóle się nie paliło, zresztą tu też nie wygląda, jakby się paliło. Paliło się hala chyba z wagonami. I budynek tak administracyjny. To nie, raczej. Ale widać, jest bardzo stare są te budynki. ZNTK w ogóle założono w 1886. Nie chcę was mylić. Dokładnie nie pamiętam. Z tym mogę sprawdzić i napisać wam później. Wejść na ten halkosz. O, przez okno mi się nie chce włazić. A tam jest jakiś pociąg. W tym miejscu ZNTK jeszcze nigdy nie byłem. Nigdy tu jeszcze nie szedłem. Więc jest trochę stracha też. Nie wiem. Naprawdę. Wiele jakie są budynki. Tu jest jakiś budynek. Ale nie wiem, dlaczego mu służyć. Tu taka duża hala, faktycznie naprawcza. Widać te bramy. Cudem jest to, że się nas ochroniarz nie dorwał. Cudem jest to, że się nas ochroniarz nie dorwał samolot. Ej, tam jest ta hala, do której chciałem wejść. To jest ta, gdzie są wagony. Czekaj. Tu
Raz, dwa. Wiadomo. Tak, ale fajnie, słuchajcie, na górze są takie pomarańczowe, żółte szyby i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jeszcze przed stanowisko efektywność. Nie, będę wchodzimy, idziemy. Słychać megafon z pisania głównego. Nie, ale to są takie krzaczory, że ewentualnie nie przechodzi. Idziemy tam z powrotem chyba.